Hej kochani, witam się z wami bardzo krótko na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z haulem. Najpierw polecimy z food haulem. Jest sobota, wieczór, już późno chyba, już które to jest? O, w pół do 22. Niedawno wróciłam z zakupów i jeszcze ostatnio zrobiłam zakupy z Sandrą. Byłam w Rossmanie, byłam też w Primarku, w Douglasie, więc potem zobaczycie zakupy ubraniowe i kosmetyczne, a najpierw lecimy z food haulem. Tutaj będą nieduże zakupy, no bo ja w przyszłym tygodniu wyjeżdżam do Polski na 2 tygodnie na urlop, dlatego tylko takie, wiecie, na tydzień najpotrzebniejsze rzeczy, także lecimy z tym, bo już jest późno, a ja jeszcze chcę umyć grilla i fugi w łazience, także lecimy. Tutaj mam 2 razy napoje, woda i cola zero i 2 siaty. Wzięłam sobie ta, jak one się zwą, cweczkę, to są Boże, te śliwki. Węgierki. Tak, śliwki węgierki. Tutaj jeszcze jakiś kurczak już przyprawiony na obiad. Zwykłe pałki, to też do obiadu. Tutaj jutro na niedzielny obiad będzie schabowy. Nie wiem, czy to jest z kością, czy nie. Chyba tak. Więc schabowy pewnie z mizerem, ogórka mam. Śmietanę gęstą mam, ale do tego jeszcze wzięłam tą taką, wiecie, słodką. Tutaj są 2 deserki orzechowe. Szynka na kanapki do pracy. Tutaj jeszcze nogi. Mam nadzieję, że te 3-4 opakowania starczą mi już do końca tygodnia i już nie będę musiała jeździć na takie zakupy na obiad. O, to coś na dzisiaj, żeby mi się lepiej sprzątało. No i jeszcze do obiadu ziemniaki i już jedna torba za nami. Lecimy z drugą. Chleb. Tutaj był chyba taki, to jest trójpak? Czemu jest napisane 2 razy? Nie, no są 3. A, 2 razy po 180 gram i 1 raz 80. Filet? Aha, czyli to jest jakiś filet. A no tak, tutaj widzicie. I 2 sałatki meksykańskie z tuńczyka. Daisy, przepraszam bardzo, ty tutaj przyszłaś. Jeszcze jedna szynka na kanapki. Najjutrzejszy obiad, właśnie nie wiem, albo będzie mizeria, albo będzie kalafior. I teraz ja nigdy nie wiem, bo ja się nie znam, te mandarynki, nektarynki i te morele, nie, morele są inne, to będą chyba... Chyba brzoskwinie, z tego co mi się wydaje. Ocet potrzebuję do sprzątania, bo ja dzisiaj właśnie też sprzątałam pralkę, czyściłam octem i sodą. No i tutaj w sumie jeszcze tylko napój jakiś pomarańczowy 0 razy 2. Tutaj jeszcze jakiś lift orange marakuja, też light, Sprite bez cukru. Mam 3 moje ulubione Red Bulle. Teraz czekam, miałam ciężki tydzień w pracy, więc będę sobie jednego brała ze sobą. Ciężki naprawdę będzie tydzień. Tutaj coś dla dobrego dla jelit, czyli sok z kiszonej kapusty. 1 razy 2. Powerade. I jeszcze jedna szynka gotowana na kanapki. I to by było na tyle. Tak się przedstawiają moje tygodniowe zakupy z Kauflandu. Także dobra, ja sobie to pochowam, idę czyścić fugi w łazience, najpierw grilla, a potem, no a dla was wrzucę tą dalszą część haulu, który nagrałam już trochę wcześniej właśnie z zakupów, także zapraszam na dalszą część filmu. Hej kochani, witam się z wami bardzo cieplutko, czekajcie chwilę. Hej Google, Rue. Bitte schön. No, dzięki. Cześć kochani, witam się z wami bardzo szybko na moim kanale w piątek. Ja dzisiaj w nocy wyjeżdżam do Polski. Idę teraz, bo jest 9:30, otwierają u mnie tutaj na dole w centrum Chińczyka i chcę zrobić sobie stopy. Ręce już zrobię w Polsce, bo oczywiście czasu nie było. Pokażę wam. Tutaj na stole leży kilka rzeczy, które zabieram ze sobą do Polski i jeśli zdążę, to zajdę jeszcze do Douglasa, bo muszę coś kupić dla
Znowu chciałam powiedzieć, że... No dobrze, dla córki mojej siostry, bo ostatnio powiedziałam, że dla siostry mojej córki. Nie, nie, nie. Także szybciutko wam pokażę i uciekam do tego Chińczyka. Jeśli uda mi się kupić to, co potrzebuję, to po powrocie wam nagram. I co ja tutaj mam na stole? W ogóle tu mam groszki, ale już jedno zaczęte dla kota. Wczoraj byłam po pracy jeszcze w Rewe i kupiłam Red Bulle, bo były w promce, więc na drogę się przydadzą. Daisy, ty już musiałaś mi tutaj wejść. Przyszłam już wczoraj też... cicho! Hej Google! Ruę! Wczoraj przyszła mi jeszcze paczka z Reeboka, zamówiłam sobie koszulkę czarną i buty. Dobrze, że sąsiadka mnie odebrała, bo ja bym nie miała kiedy tego odebrać, jakbym musiała iść, albo jakby mi gdzieś się zostawili. Była super przecena, chyba minus 40%, więc jakieś grosze za nie zapłaciłam. No, otwierać się mi tutaj. O, ciekawe czy będą dobre. Zobaczcie, takie tutaj riboczki sobie zamówiłam, rozmiar 38, o jakie fajne. Nie wiem, czy zabiorę ze sobą do Polski, raczej się to mnie nie opłaca, bo będą całe urąbane. Więc pewnie tutaj zostawię, wezmę jakieś stare na dobicie. Te dla mnie, te właśnie wam mówiłam, że zamówiłam dla córki. Tak, dla córki mojej siostry, ja nie wiem, czy już wam je pokazywałam. One tutaj kosztują chyba połowę ceny niż w Polsce. To są Nike Force 1 z Wash Felix. Co ja tutaj jeszcze mam? Tutaj jest mój pas, jego ze sobą nie zabieram. I moje zakupy z Douglasa. W ogóle śmieszne pudełko. On zawsze przychodziło w takim niebieskim, a teraz góra jest taka. I tutaj mam z The Ordinary ten krwawy peeling. Wczoraj go używałam, dlatego jest otwarty. Tak samo moją ukochaną Lady Million. Miałam te bony urodzinowe, więc sobie wykorzystałam. Czarna kredka wykręcana, Max Factor. Mam nadzieję, że wykręcona. Max Factor. Tu chyba dostałam w gratisie jakiś Daily Glow z retinolem i witaminą C. Tutaj też jakieś dwie próbki i jeszcze mój antypikel, czyli przeciw, wiecie, wypryskom. Co ty robisz, kocie jeden? Zostawisz ten karton w spokoju? Peeling do twarzy. No i to by było na tyle. Dobra. A i właśnie chcę zajść jeszcze do Rossmana i kupić mój ukochany tusz do rzęs. W końcu znalazłam odpowiedni taki, który mi pasuje, ale on wam się nie chce sfokusować. Światło się mi tutaj odbije. O jest, Volume Million Lashes Extra Black, więc ja uciekam, idę zobaczyć, czy mnie przyjmą, jak nie, to idę do Rossmana i Douglasa, a do was odezwę się, gdy wrócę, buziaczki. Jest prawie 12 w nocy, ja w końcu się zaczynam pakować. Kupiłam ten tonik z The Ordinary dla siostry, znaczy dla córki mojej siostry, ale niestety nie było dużego, był tylko mały, więc wzięłam i znalazłam w końcu mój ukochany tusz do rzęs nowiutki i w ogóle wzięłam tą serię z Isany. Dajcie znać, czy ktoś z nią, czy ktoś już ją miał, Plex, czy to jest ten odpowiednik właśnie tej mojej ulubionej odżywki z Action. Tamta też była Plex i to jest odżywka, szampon, to jest chyba jakaś maska. I tutaj co jest? Nie, to jest maska, to. To jest coś przed myciem. Ale co? To nie wiem. Dajcie znać, czy testowaliście. Ja sobie to zabieram do Polski i też będę testować. O, tutaj wydaglałaś jakąś próbkę. Dostałam podkładów. Oczywiście jak dla mnie tylko ten najjaśniejszy. Dobra, pakuję się i pewnie do was się odezwę dopiero z drogi, bo... jestem mega już zmęczona, ale jeszcze trzeba się spakować. Zostały mi jeszcze kosmetyki do spakowania. Uciekam. Berlin, Berlin, Berlin. Jedziemy już 400 km ujechane i czas na śniadanko. Wy para pa pa pa. Ale nic nie widać na moim telefonie. Chyba muszę umyć sobie kamerkę. Idę coś wciągnąć. Kawkę przede wszystkim. Kawka number one. Okay, wzięliśmy na wynos. Jest kawka. I tutaj są te jakieś te śniadania. Nie wiem, mi to niezbytnio nie smakuje, no ale mam jakiegoś wrapa i Big Morning Farmera. I powiem wam, że żal PL w tym McDonaldzie, bo trzeba za toaletę zapłacić 1 euro. He?
od kiedy to w restauracji klienci muszą płacić za toaletę. No ale dobra, miesza z tym. Wzięliśmy na wynos i jedziemy dalej. I jestem już w Lęborku. Jeszcze tylko ile? 13,6 i w końcu w domku. Po 5 wyjechaliśmy. Jest godzina 15:18, w domu 15:38. Powiem wam, że moje 4 litery to już mi wysiadają. Tyle godzin w samochodzie, takie korki, że szok dzisiaj. Ale jeszcze tylko parę minut. Nauka jazdy na czerwonym pojechała. Nauka jazdy pojechała na czerwonym. Ale patrz, kto ma zajebisty kot. Kota ma na tym, na szybie, a ogon to wycieraczka. No dobra, no to do domku na obiad może. Potem kole... Zjedź z ronda trzecim zjazdem. Nie rozkazuj mi. A potem najważniejsze, prysznic. Tego ja potrzebuję najbardziej. Dobra, możecie zobaczyć, jak moje, jakie moje miasto jest brzydkie. Nie, no serio. W Lęborku są same jakieś takie stare kamienice. Szczególnie, wiecie, w centrum. Bo to wszystko jakieś tam antyki. Jak zwykle zapomniałam o mikrofonie. Teraz zjedź z ronda. Dobra, jadę dalej.